Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński. Jestem prezenterem telewizyjnym, lektorem oraz trenerem emisji głosu i wystąpień publicznych. Pracuję m.in. w Akademii Telewizyjnej Telewizji Polskiej. Zapraszam na kolejny poradnik poświęcony pracy głosem i nad głosem. Dzisiaj bardzo ważny temat: bezpieczeństwo, higiena i zdrowie głosu. Oraz przy okazji zwiększanie możliwości ekspresyjnych, co bardzo się przydaje w zawodowej pracy głosem, szczególnie lektorom, aktorom, dubbingowym, ale skupmy się na bezpieczeństwu i zdrowiu. Oczywiście wszyscy się komunikujemy, wszyscy porozumiewamy się głosowo, ale są takie grupy zawodowe, które używają głosu naprawdę w pokaźnym rozmiarze. Między innymi nauczyciele, konferansjerzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, reporterzy, wszelkiej maści mówcy publiczni, politycy, wykładowcy. Wszyscy ci używają głosu i wielu z nich skarży się na tak zwaną męczliwość głosu. Na to, że pod koniec pracy, albo w trakcie pracy, albo nie daj Boże już na początku, kiedy mówią kilka dni z rzędu, odczuwają zmęczenie, muszą częściej odchrząkiwać, pojawiają się chrypki, głos matowieje, trudno o ekspresję, bo im bardziej się staramy, tym bardziej się męczymy. No więc idziemy do foniatry, jeżeli chcemy sprawdzić, czy coś się niedobrego dzieje, i tam diagnoza: guzki na strunach głosowych. Pół biedy, jeśli miękkie, bo to można wyeliminować odpowiednią pracą głosu i odpowiednią rehabilitacją, ale gorzej, jeśli twarde. Nie ma co demonizować, na razie o tym nie mówmy. Skupmy się na tym, żeby prawidłowo używać głosu. Co składa się na odpowiednią emisję, która naszego głosu nie niszczy? Oczywiście kilka elementów, między innymi oddech. Dobry oddech z użyciem przepony. Natomiast dziś skupimy naszą uwagę na strunach głosowych, aby je wzmocnić, aby je uelastycznić. Moi drodzy, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Co będzie efektem naszej pracy? Efektem naszej pracy ma być to, że nie możemy czuć tu niczego. Nie ma gardła, krtani, kości gnykowej, tchawicy. Tu jest tylko po prostu wydrążona szeroko szyja. Co oczywiście wydaje się nielogiczne, bo przecież głos formuje się w głośni, a tam siedzą fałdy głosowe. Natomiast my mamy mieć takie poczucie, że głos tworzy się tutaj, jest oczywiście na masce, ale wydostaje się na zewnątrz. Tego etapu, etapu pośredniego, po prostu nie ma. Tak sobie mamy wyobrażać, tak mamy afirmować. Natomiast sama afirmacja, samo wyobrażenie, rzecz jasna, nie wystarczy. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy na początek zrobili taki eksperyment. Otwórzcie buzię, ale naprawdę szeroko. Zerknijcie sobie w lustro albo włączcie aparat w smartfonach do selfie. Otwórzcie buzię tak, by zmieściły się palec wskazujący i palec środkowy. Dlatego, że naszym problemem, coraz częstszym problemem XXI wieku jest to, że mówimy pospiesznie, nie otwieramy buzi. Tworzymy bardzo małą, zbyt małą szczelinę, nie tylko do odpowiedniej dykcji, artykulacji, ale też do właściwej emisji głosu, bo to są naczynia połączone. A zatem otwieramy buzię i chciałbym, żebyście teraz nabrali oddechu z zachwytem, tak jakby was coś rzeczywiście niesamowicie zaintrygowało, czyli tak jakbyśmy zrobili takie ach, prawda? Spokojnie, ale głęboko. A wypuśćcie na trochę jak do ziewania, czyli ach, ha. Wpuszczamy zimne powietrze, czujemy je na wewnętrznych ściankach szyi, a wypuszczamy powietrze ogrzane. Kilka takich wdechów i wydechów, dobrze? Doskonale. Teraz zrobimy to po raz kolejny i chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, co czujecie tutaj w środku. Jak duża szczelina tam się tworzy dla powietrza. Oczywiście nie możemy tego opisać, nie zmierzymy tego miarką, ale tutaj zapuśćcie wewnętrzne oko wyobraźni. Po prostu spróbujcie sobie zwizualizować, co tam się dzieje. Czy ta szczelina jest maleńka jak groszek, czy troszkę ma większą średnicę. Po prostu nic nie kombinując, poczujcie, ile powietrza wpada i ile go wypuszczacie. Jeszcze
Jeżeli nie jesteście pewni, włączcie pauzę i zróbcie to beze mnie. Natomiast jeżeli mamy ten proces za sobą, jeżeli wyobrażamy sobie, co tam się działo, to teraz kolejna część eksperymentu. Odchylamy głowę maksymalnie do pionu. Nie martwcie się, że napięły się mięśnie szyi i że napiął się kark. To są mięśnie zewnętrzne. Nic tu w środku się nie wydarzy. Nie pozaciskacie się. Odchylamy głowę maksymalnie do pionu, oczy wbite w sufit i robimy dokładnie to samo. Starajcie się poczuć, co się teraz wydarzyło. Ta szczelina, ten otwór się znacznie poszerzył. Średnica się powiększyła, prawda? Oczywiście, bo w pionie uwolniliście kanał głosowy. I teraz na czym polega to ćwiczenie? Gdybyście opuścili głowę w poziom i powiedzieli do siebie kilka słów, to pewnie poczulibyście, że wasz głos brzmi głębiej. Przez chwilę oczywiście. Co się zmieniło? Uwolnił się kanał głosowy. I teraz na czym polega to ćwiczenie, które bardzo gorąco polecam? To ćwiczenie pokazuje, jak duża przestrzeń tam się może wytworzyć i jaki luz tam możecie czuć. W związku z tym spróbujcie sobie porobić takich 10 wdechów i 10 wydechów. Pamiętajmy, otwarte usta. I wyobrażajcie sobie, co tam się w środku wydarzyło. Jak tam jest szeroko, że jak, przepraszam za ten ordynarny przykład, że jakby nam tam włożono rurę do gastroskopii, to można by nam ten zabieg przeprowadzić bez żadnego znieczulenia i bez usypiania nas, bo nic byśmy nie poczuli. A potem, nie przerywając oddychania i cały czas wyobrażając sobie, że ta szczelina jest ogromna, opuszczamy głowę bardzo powolutku do poziomu i znowu 10 wdechów i 10 wydechów, starając się zachować to poczucie z pionu. Czyli ciało pokazuje nam, jak fantastycznie to może być, a my to próbujemy przenieść do warunków naturalnych, bo oczywiście nie będziemy mówili wiecznie w ten sposób. Spróbujcie to sobie zrobić i ćwiczcie to regularnie. 10 wdechów i wydechów w pionie. Cały czas afirmujemy, jak tam jest szeroko, a potem opuszczamy głowę do poziomu i cały czas mamy to wyobrażenie. Jeżeli je zachowamy, to spróbujmy teraz wyobrazić sobie coś innego. Stańcie przed oknem, bez względu na to, w jakich warunkach mieszkacie. Czy mieszkacie w bloku i jest to wewnątrz osiedla i widzicie okno sąsiedniego bloku naprzeciwko, na wysokości linii waszego wzroku. Tak jest najlepiej, bo to najlepiej działa na wyobraźnię. Ale jeżeli mieszkacie w jakimś domku wolno stojącym, na przykład gdzieś za miastem, gdzie jest zieleń, spróbujcie sobie wyobrazić, że ktoś w znacznej odległości od was stoi. I wy chcecie do niego zawołać halo. Ale nie możecie krzyknąć. Nie możecie zrobić tego na zasadzie halo! No bo oczywiście zedrzemy sobie struny głosowe, głos nam uwięźnie, to będzie krzyk, wrzask, ale on nie przyniesie efektu. Spróbujmy sobie natomiast wyobrazić, że jeżeli zrobimy to bardzo długo, legato, dynamicznie, jeżeli poczujemy głos idący z głębi naszego ciała i lejący się takim szerokim, a mocnym strumieniem, to ten ktoś nas usłyszy. Trochę tak, jakbyśmy poszli z kimś znajomym na grzyby, zgubili się, bo oddaliliśmy się znacznie i wołamy tego kogoś halo. Wtedy nie wrzeszczymy, odruchowo robimy to dobrze, dlatego że wiemy, że echo poniesie ten głos, albo jak głos niosący się gdzieś po tafli jeziora czy rzeki. Takie wyobrażenie zachowajcie. I wołamy do niego, pamiętamy o głębokim wdechu na ach i cały czas zachowujemy to uczucie wydrążonej szyi. Tu nic nie ma. Halo! Na najbardziej naturalnej dla was wysokości. Ani za nisko, ani wysoko. Moi drodzy, w tej zabawie chciałem powiedzieć, ale to jest poważna praca. W pracy nad odpowiednim używaniem głosu żelazna zasada. Krtań musi znajdować się w pozycji spoczynkowej. Nie może być ani wysoko, halo! Ani nie możemy, to dotyczy szczególnie panów, którzy marzą o tym, żeby ich głosy były jak najgłębsze. Nie może to być halo.
Krtań oczywiście musi drgać, bo tu są więzadła, tu są fałdy głosowe i to się przecież wszystko rusza, to jest żywe, ale my nie możemy świadomie krtani podnosić ani jej opuszczać. A zatem obojętnie, jak najbardziej naturalna dla nas wysokość, długo, legato, mocno, ale głęboko. Halo! I wyobrażamy sobie, że w taki sposób ten ktoś stojący daleko od nas nas usłyszy. Możecie sobie jeszcze co innego wyobrazić. Możecie stanąć gdzieś po przeciwległej stronie pokoju, popatrzeć na ścianę po drugiej stronie i wyobrażać sobie, że wasz głos jest gęstą farbą, ciemnego koloru. Ciemnego koloru, bo to się właśnie z gęstością kojarzy. Ciemnozielona, ciemnogranatowa, brązowa i wy malujecie głosem ściany. Delikatnie przesuwajcie głową i oczami. Halo! To nie musi być długie, bo jeśli jesteście dopiero na początku pracy nad oddechem nabieranym w dolne partie płuc i nad wzmacnianiem przepony, to może być krótko. Możecie ćwiczyć przeponę obok tego. Oczywiście ideałem by było, żeby oddech był przy tym wszystkim właściwy. To może być krótko. Nie ścigajcie się, nie zużywajcie rezerwy powietrza, ale ma być intensywnie. Dlatego już teraz powiem, gdybym zapomniał, lepsze kilka takich okrzyków z przerwą, z odpowiednią afirmacją, z regeneracją, niż 50 wykonanych sportowo tylko po to, żebyśmy zaliczyli. Halo! Halo! Okej, sąsiad wychodzi z psem. O, nigdy takiego psa nie widziałem, chyba ma nowego. Halo! To nic nie da. Ma być dynamika, ma być koncentracja, ma być afirmacja, ma być poczucie wydrążonej szyi. Teraz kolejny wyraz. Hola! Każdego dnia ta wysokość może być inna, przynajmniej na początku, bo możecie być niewyspani i robić to rano, kiedy struny głosowe są właśnie zaspane, obłożone taką niewidoczną warstewką właśnie, gdzieś jakąś taką, która powoduje, że głos wydaje się niższy. Możecie być troszkę na początku zdenerwowani i zdziwieni niemile, dlaczego wczoraj, szczególnie jeżeli macie jakieś muzyczne aspiracje, muzyczne doświadczenia ze sobą i na przykład sprawdzacie, jaki dźwięk był waszym dźwiękiem właściwym przez wiele dni, a teraz ten dźwięk będzie wyższy. Holender, jak to się zdarzyło? Niczym się nie przejmujcie. To się może zmieniać, a potem to się spokojnie ugruntuje. Co więcej, panowie, którzy chcą obniżać głos, będziecie czuli, jak to wszystko tutaj osiada, jak uruchamiają się rezonatory piersiowe, jak zwiększa się właśnie, drodzy Państwo, dynamika głosu. To dotyczy oczywiście szczególnie nauczycieli, to bezpieczeństwo głosu. Wracam do tego, dlatego że nauczyciele są grupą zawodową najbardziej narażoną, mówię oczywiście o nauczycielach klas młodszych w szkołach podstawowych, ale nawet ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich to raczej nie dotyczy, kiedy trzeba uspokajać młodzież, dzieci na korytarzu, prawda? I wtedy się krzyczy odruchowo, Kowalski, nie biegaj! Prawda? No i tutaj jest porażka. A nauczyciele robią to dosyć często, więc tak jak powiedziałem, to jest ta grupa zawodowa, która najczęściej trafia do laryngologów, do foniatrów, która doznaje strasznego zjawiska dysfonii albo jeszcze gorszego, długiej afonii i wtedy o wykonywaniu zawodu nie ma co myśleć. Ale znowu, nie demonizujmy, po prostu się skupmy na tym, żeby zbudować odpowiednią emisję głosu. A zatem hola! I kolejny dwusylabowy wyraz na H, na przykład haga. Haga! Co jest jeszcze istotne w tych ćwiczeniach? Nie starajcie się tak jak ja teraz, to G było wyraźne, prawda? Na początku nie starajcie się formować konkretnych głosek. To nie ma być piękne. Kluczem jest dynamika, kluczem jest niezmienianie niczego w fazie wydechu, afirmacja i legato. To wszystko ma się lać jak plastelina. Im więcej trudnych głosek będziecie dokładać, tym mniej mogą być na początku wyraźne. Kluczem, jak podkreślam, spójność. To ma się przelewać. Humor! To ry było brzydkie, prawda? Nie szkodzi, ale nic się w emisji nie może
zmienić. I kilkanaście takich wyrazów na samocha lub na cecha, bo tych dwóch grup wyrazowych na samocha i na cecha już w XXI wieku, jeśli chodzi o ortofonię, fonetykę, nie rozróżniamy. Dlaczego na H? Moi drodzy, dlatego, że H jest jedyną bezpieczną głoską w języku polskim, którą możemy swobodnie zaatakować bez stresu, że zaciśnie nam się tutaj coś, co jest naszą zmorą. Spróbujmy jeszcze raz. Halo, chy. Zaatakowałem to konkretnie, prawda? Ale chy jest głoską tylnojęzykową, taką trochę huchającą. Są trzy ataki dźwięku. Atak huchający niewłaściwy, atak twardy niewłaściwy również i atak miękki właściwy, ale powiedziałem huchającą, dlatego że nie możemy sobie zrobić krzywdy. Oczywiście moglibyśmy na złość zrobić halo, no ale umówmy się, że wszyscy jesteśmy dorośli i mamy jeden konkretny cel. A zatem na początku wymyślajmy sobie wyrazy dwusylabowe na H lub CH, chmura, dlatego że głoska H pokazuje nam, jak można prowadzić emisję bez poczucia dźwięku tutaj. Dokładnie tak, jak odchylaliśmy głowę w pion i uwalnialiśmy kanał głosowy, prawda? Głoska H. Im bardziej będziecie zaawansowani, tym bardziej sobie utrudniajcie. Oczywiście zaczynamy potem, jeżeli będziemy się czuli bezpiecznie, od słowa na przykład rower, ale już będziemy wiedzieli, jak to zrobić. Już będziemy potrafili zrobić to bezpiecznie. Na razie idziemy do wyrazów trzysylabowych. Poziom wyżej i znowu na H. Holandia. Holandia. Dlaczego używam ręki? Ręka też pomaga wyobraźni, afirmacji. Wyobrażamy sobie, że wypuszczamy głos. Drobna uwaga tutaj kolejna. Może się zdarzyć, że niektórzy z Was mimo wszystko przesadzą. Jeżeli zdarzy się taka historia, że będzie się Wam wydawało, iż wykonujecie wszystko właściwie, ale poczujecie tu chrypkę, spróbujcie skierować dźwięk na podniebienie twarde. Holandia i dopiero on wychodzi. Uwierzcie mi, automatycznie wyeliminujecie tutaj wszelkie nieprawidłowości. Dźwięk na podniebienie twarde, a potem wypuszczamy go na zewnątrz, wyobrażając sobie, że on dociera do kogoś, kto stoi daleko, a my chcemy, żeby nas usłyszał. Hiszpania. Uważamy na i, żeby się nie zacisnąć. Hiszpania. Prawda? I kilka takich wyrazów trzysylabowych. A teraz kolejny poziom wyżej. Wracamy do halo i połamiemy melodię. Bo przecież, po pierwsze, gdybyśmy wołali naszego przyjaciela grzybiarza, o którym już mówiłem, to zawołalibyśmy halo Piotrek, prawda? Nie zawołalibyśmy go na jednej melodii, na jednej nucie, na jednym tonie, przepraszam. W związku z tym łamiemy, próbujemy. Halo. Ciało ma nam podpowiedzieć, od jakiej wysokości zaczniemy. A przede wszystkim czujemy krtań w pozycji spoczynkowej. Hola. Jeżeli będziemy czuli halo, że coś nam drży, to znaczy, że nawet jeśli czujemy tu pozorny luz, to znaczy, że gdzieś są jakieś zaciski w ciele. Często zaciskają się mięśnie brzucha. Jeżeli oglądaliście mój film Gimnastyka dla głosu, jeżeli jesteście pozaciskani w obrębie głowy, karku, szyi, barków, ramion itd., generalnie tej części ciała i do kręgosłupa, to coś z tym zróbcie, bo to też bardzo przeszkadza w prawidłowej emisji. No ale wracamy do naszych ćwiczeń. 10 wyrazów dwusylabowych łamiąc melodię. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby robić mikropauzy, żeby się zregenerować, żeby przygotować się do następnego wyrazu. A teraz trzysylabowce i to już jest naprawdę wysoka półka. Wracamy do wyrazu Holandia. Wyobraźmy sobie, że na przykład jakaś mama woła swojego syna na obiad, syn ma na imię Mateusz. No to zawołałaby, prawda, gdzieś z okna: Mateusz, obiad, prawda, Mateusz. Więc tak samo zróbmy z Holandią. Holandia.
prawda? Tu musimy cały czas dbać o prawidłową fazę wydechu, żeby wysokości nie zakłóciły tej fazy, żeby tu się nic nie wydarzyło. Uparcie to powtarzam, dlatego że to jest największa zmora. Więźnięcie i osadzanie głosu tutaj w gardle krtani kości grzbietowej. Holandia! Zwróćcie uwagę, że zacząłem teraz ordynarnie. Może tak być, tak się czasem zdarzy, ale najważniejsze, że tu nic nie czuliśmy. Holandia! A zrobiłem to po to, żeby wam pokazać, abyście też nie formowali dźwięku. Żebyście nie starali się zrobić tego śpiewnie pięknie. Holand! Nic nie kombinujcie w ten sposób. To nie jest lekcja śpiewu. Moi drodzy, jeżeli będziecie wykonywali te ćwiczenia, a z góry mówię, że to nie jest wszystko. Pokazałem wam tylko część, maleńką część pracy nad emisją głosu, prawidłową emisją, prawidłowym wydobyciem, chronieniem strun głosowych. Jeżeli będziecie to wykonywali regularnie, jeżeli będziecie to wykonywali właściwie, z odpowiednią koncentracją, naprawdę poczujecie różnicę. Oczywiście zapytacie, no dobrze, ale robiliśmy tylko trzy dźwięki, ja chciałbym mieć większą ekspresję. Potem możecie próbować ciutkę wyżej i niżej. Wasza skala, wasze struny będą bardziej rozciągliwe i mocniejsze. Możecie je delikatnie testować, ale nigdy na siłę. Jeżeli chcecie sprawdzić, jaką skalą głosu dysponujecie, jest jeszcze jedno ćwiczenie, również znakomicie wzmacniające struny głosowe. Wykonujcie je ostrożnie. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy karetką pogotowia i zaczynając znowu od najbardziej naturalnej dla nas wysokości, na pierwszej głosce, jaką wydobywa człowiek po przyjściu na świat, czyli na A, robimy coś takiego. Z ruchami głowy w górę i w dół, żeby sobie troszkę pomóc. To jest znakomite ćwiczenie. Tylko nie testujcie, błagam, waszych możliwości. Niech was nie korci, żeby krtań podnieść lub opuścić. To się wszystko będzie rozciągało, uwierzcie mi, i będzie się rozciągało naturalnie, zdrowo. Żeby was nie korciło, aby robić... Broń Boże! Nawet nie zauważycie, jak po jakimś czasie ci, którzy zaczęli od... Niech to będzie w ten sposób. Bo więcej nie możemy, bo będziemy czuli, że się męczymy. Nawet nie zauważycie, jak to się wszystko będzie pięknie w obie strony rozciągało. Moi drodzy, polecam. Pracujcie nad głosem. To, co pokazałem, to nie jest oczywiście kompletne panaceum. Powtarzam. Nie chcę mówić, że to jest wierzchołek góry lodowej. Nie chcę być patetyczny i nie chcę też straszyć. Jeśli porobicie te ćwiczenia regularnie, poczujecie ogromną różnicę. Ale oczywiście, jak wspomniałem, redunduję teraz. To nie wszystko. Pracujcie nad oddechem przeponowym. Doskonalcie głos także w innych ćwiczeniach związanych ze zdrową emisją. Rozluźniajcie się tutaj. Wyeliminujcie gardło, krtań, tchawice. Dużo afirmujcie. I moi drodzy, no cóż, co mogę powiedzieć na koniec? Życzę wam bardzo owocnej pracy. Pamiętajmy, jeżeli będziemy dbać o higienę naszego głosu, on nam będzie służył długo i wiernie. Życzę owocnej pracy. A jeżeli tradycyjnie mówię, macie ochotę poćwiczyć wspólnie, to jestem do waszej dyspozycji i zapraszam do kontaktu.